Dzień dobry, z tej strony Banach. Jak widzicie, znowu siedzę u siebie w biurze, u siebie w pokoju. Miałem wyjść gdzieś na zewnątrz, ale za oknem jest tak paskudna pogoda, tak pada deszcz, że w końcu pomyślałem, że jednak muszę coś nagrać i nagrałem to znowu w tym samym pokoju. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach tej serii zobaczycie trochę więcej niż to moje przeklęte biuro. Tym filmem chciałbym wam zapowiedzieć parę drobnych zmian na kanale, jakie pojawią się w najbliższych dniach. Teoretycznie już od dzisiaj, począwszy od nowej serii, o której powiem później trochę, ale właśnie to jest jeden z tych pierwszych odcinków tej nowej serii. Kończąc na trochę zmianie streamów. Tutaj bym trochę więcej chciał pogadać, bo streamy będą, co prawda, będę starał się codziennie robić streamy o godzinie 17, ale nikomu tutaj nie obiecuję, że te streamy o 17 będą wpadały, bo jak każdy wie, to jest hobby, czasami mam inne rzeczy, tak jak przez ten tydzień miałem mega, mega dużo obowiązków, które musiałem wykonać. Także streamy były rzadziej, ludzie też się gromadzili, też subskrypcje wpadały, także też było spoko, trochę fanu było, także streamy będą teraz częściej niż w tym tygodniu. O wszelkich brakach streamu i tak dalej, i tak będę informował na grupie facebookowej LTCiaki Banacha, gdzie macie link oczywiście w opisie. Także śmiało wpadajcie, dołączajcie tam i bądźcie na bieżąco, bo tam dużo rzeczy wrzucam z takiego dnia codziennego. Jak gdzieś idę, wrzucę zdjęcie z pieskiem i różne takie pierdołki. Co do rzeczy na live'ach, na streamach, pojawi się też dodatkowa taka rzecz. Nie wiem, czy można to nazwać dodatkową rzeczą, ale pojawiły się dwie nowe komendy. W co gramy? W co gram? I chyba w co będę grał, jakoś coś takiego, czy tam plany. W każdym razie te dwie komendy przeniosą nas do listy gier, w które obecnie gram najczęściej na kanale. Czyli na przykład jesteś ciekawy, czy będę w taką grę grał, to najpierw wpisz sobie wykrzyknik w co gram i tam ci się lista gier pojawi, w które gram obecnie na streamach, i plany, czyli gry, w które planuję grać w najbliższym czasie, czyli na przykład tam pamiętam, planuję grać w GTA Vice City i Mafię 3. To są plany na najbliższe dni, jeżeli chodzi o streamy. Także to będzie na takiej zasadzie wszystko działało. Pytania typu, czy zagram to, czy zagram w tamto, będą dalej tak samo traktowane. Będę po prostu odpowiadał i jeżeli naprawdę coś ciekawego się trafi, w co będę miał ochotę zagrać, wtedy pójdę w to, zagram. Ale gram głównie w rzeczy, w które mam ochotę. Niekoniecznie chce mi się kupować gierki, na które nie będę, w które nie będę w ogóle grał. Poranny Banach to jest nowa seria na moim kanale. Tutaj będę czasami przedstawiał różne ciekawostki z gier. Dużo osób chciało, żebym nagrywał jakieś ciekawostki. Halo, nagrasz jakieś ciekawostki o tym, o tamtym, o siamtym? Będę tutaj wrzucał ciekawostki nie tylko z tematyki gamingowej, ale też i o jakichś fast foodach, o jedzeniu, o fotografii, o filmie. Różne ciekawostki z różnych dziedzin będą lądowały tu na kanale. Najbliższy odcinek porannego Banacha, znaczy rannego Banacha, nie porannego, rannego Banacha, bo specjalnie wymyślałem ranny, bo było dużo poranny roki i inne poranne żyżeje czy inne tam pierdoły, dlatego wymyśliłem sobie ranny. Ranny Banach. Kolejny odcinek rannego Banacha będzie z ankiety, którą przeprowadzałem jakiś czas temu i będę wyciągał wniosku, i bo też chcieliście zobaczyć, jak ta ankieta wygląda. Trochę długo się z tym zbierałem, żeby wam to wszystko pokazać, no ale no niestety miałem tygodniową przerwę, o której informowałem tydzień temu, także taki będzie najbliższy odcinek rannego Banacha, ale co jeszcze będzie można się spodziewać i najważniejsze, kiedy te odcinki będą. Ale zacznijmy, co będzie na tych odcinkach. Vlogi będą, będę na przykład gdzieś jechał, gdzieś szedł, będę coś ciekawego robił, to wtedy wiecie, kamerka w łapkę i kręcimy vlogaska. Będzie na takiej zasadzie to wyglądało. Tak jak wspominałem, jakieś ciekawostki, nie wiem, co tam można jeszcze wymyślić, jakieś pogadanki, ja powiem na przykład na takiej zasadzie, że sobie usiądę i pogadam na temat, nie wiem, mikrofonu, który mi się spodobał, albo rzeczy, jakieś moje przemyślenia, czasami mam jakieś przemyślenia. Także będę na ten temat gadał. Też na temat książek mogę zrobić, bo jakiś czas temu wpadłem w fazę czytania książek, teraz od jakiegoś czasu już nie czytam, ale parę książek przeczytałem, o których też mogę opowiedzieć, parę ciekawych rzeczy. No i najważniejsze, co może was interesować odnośnie porannego Banacha, rannego Banacha, kurczę, muszę zapamiętać, ranny Banach cały czas we łbie mi się to miesza, odnośnie rannego Banacha, że
Filmy będą pojawiały się niestety niecodziennie, bo nie jestem na tyle zalatanym człowiekiem w ciekawych rzeczach, żeby codziennie nagrywać coś, nagrywać i też czasu bym to, na to nie miał, ale takie vlogi myślę, że będą pojawiały się raz na tydzień, powiedzmy, nie wiem, w piątek, środę, sobotę, raczej na tygodniu, raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w któryś z tych dzień się to pojawi, to już losowo, może być więcej też, ale sądzę, że raz w tygodniu będzie spoko. Spoko ilością i będą się pojawiały one o godzinie 6, czyli od 6 wstajecie rano, idziecie do szkoły, do pracy i tak dalej, to wtedy możecie śmiało wbić, obejrzeć filmik i w drodze na przykład do pracy czy do szkoły go sobie obejrzeć. Także zapraszam Was do oglądania tej serii i mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo dużo osób mnie o to prosiło. Ostatnim punktem tego mojego tutaj vloga rannego banacha dzisiejszego jest informacja dla wszystkich osób, dla tych 6 osób, które w ostatnim ocenianiu kanału zajęły pierwsze 6 miejsc, były w tym filmiku. Odwiedzę Was równy miesiąc po opublikowaniu tego mojego filmu i zobaczę, jak się Wasze kanały zmieniły. Tak nawiasem dodam, że jest nowy wygląd YouTube'a, także taką wskazówkę dopasujcie wszystko do nowego wyglądu YouTube'a, żeby tam też to okejka wyglądało. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś o tym nowym wyglądzie YouTube'a, też mogę nagrać filmik, bo jest dostępny link, żeby sobie to przetestować. Ja myślałem, że samo to wskakuje, ale to wyszło, że jednak testuję, także możecie napisać w komentarzu, to podeślę te linki, albo na grupę LTCiaki Banacha. Jak tam wbijecie, to tam jest właśnie link, łącznie z tym filmem pojawia się link do publikacji, znaczy do edycji YouTube'a, do tego, żeby mieć nowy wygląd YouTube'a. Dobra, to już wszystko w tym filmie. Chciałbym Wam życzyć wszystkim maturzystom powodzenia na dzisiejszej maturze oraz wszystkim innym osobom, które idą do szkoły, miłej szkoły, miłej nauki oraz miłej pracy, jeżeli idziecie do pracy. I widzimy się dzisiaj na streamie oraz w kolejnych odcinkach rannego banacha. Do zobaczenia i pa pa!